W bolkowskiej świetlicy socjoterapeutycznej imienia świętego księdza Zygmunta Gorazdowskiego, prowadzonej przez zgromadzenie sióstr świętego Józefa, jest już bardzo świątecznie. A to za sprawą jasałek w wykonaniu dzieci i młodzieży, które miały tytuł Mały Pastuszek i Wielki Rozbójnik. Opowiadają one o Bożym Narodzeniu w sposób tradycyjny i tam młodzi aktorzy podkreślili hojność i dobroć Boga, który działa w bardzo prosty sposób, poprzez dobre czyny miłości obdarowujące tym, co najważniejsze. W spotkaniu udział wzięła marszałek Sejmu Elżbieta Witek, rodzice i opiekunowie oraz samorządowcy z powiatu Jaworskiego i gminy Bolków. Świetlica Socjoterapeutyczna w Bolkowie z placówką niepubliczną wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży pomaga podopiecznym w ich rozwoju duchowym, społecznym, emocjonalnym i intelektualnym. Placówka istnieje dzięki ludziom dobrej woli i otwartego serca. Nie ma stałego zabezpieczenia finansowego. Dorośli i młodzież posługujący w Świetlicy ofiarowują swój czas i zdolności odrabiając z dziećmi lekcje, przygotowując posiłki, prowadząc zajęcia oraz wykonując prace artystyczne, które są rozprowadzane podczas kiermaszów.